arn.eu. Josh! Josh! Fuck! Guys, there's someone outside! Wszyscy wiemy, jak wyglądają horrorowe sztampy. Gęsty las, ciemna noc i grupa nastolatków uwięziona w nawiedzonym domu. Zazwyczaj niezbyt bystrych i podejmujących głupawe decyzje, które ostatecznie doprowadzają ich do pewnej śmierci, a nas do szewskiej pasji. Na pewno niejednokrotnie wściekaliście się, gdy bohaterowie filmu grozy oddzielali się od grupy, stając się łatwym celem dla psychopatów, czy nie dowierzając oczywistym przesłankom, że dzieje się źle, wciąż leźli wprost pod piły tarczowe czających się za rogiem demonów. Gdybyśmy to byli my, na pewno podjęlibyśmy inne decyzje i wszystko skończyłoby się dobrze, prawda? Taką możliwość daje nam właśnie ekskluzywne dla PlayStation 4 Until Dawn studia Supermassive Games. Miejsce akcji to odcięte od cywilizacji rezydencja pośrodku zmrożonego zimą lasu. Obsada, paczka znajomych, która zbiera się tam raz do roku, by spędzić wspólnie czas. No i oczywiście, by dopełnić horrorowej kliszy, w ciemności nocy czają się na nich różnorakie straszydła. Powiedzieć cokolwiek więcej byłoby psuciem zabawy, wystarczy by wiedzieć, że ustawiona dla nas scena przypomina mieszankę najlepszych elementów popularnych teen slasherów. Różnica jest taka, że o tym, jak potoczy się historia ośmiorga znajomych, zadecydujemy my swoimi akcjami w grze. If we ever make it. I have a feeling luck's on our side. Już na początku zapoznani zostajemy z popularnym efektem motyla, opisującym, jak nawet najmniejsze decyzje mogą mieć drastyczny wpływ na późniejsze wydarzenia. Każda sesja z Until Dawn to, w zależności od naszych wyborów, stosunkowo inna przygoda, a gra zachęca nas do rozpoczynania jej od nowa i poznawania alternatywnych ścieżek. To, kto zginie, czy zginie, jak zginie, zależy od tego, jaki przebieg będzie miała cała gra, a już od naszych sadystycznych zainteresowań zależało będzie, czy postaramy się zachować grupę przy życiu, czy to cenne życie im uprzykrzyć. Każdorazowe przejście gry powinno zająć około 6 godzin. Z każdym kolejnym odnajdować będziemy również wycinki z gazet i inne wskazówki, które w ogólnym rozrachunku pomagają zrozumieć kulisy całego zajścia. Żeby nie było zbyt monotonnie, w trakcie eksploracji odwiedzimy nie tylko dom i pobliski las, ale szereg innych miejsc, często zupełnie odmiennych stylistycznie, dzięki czemu otoczenia pozostają interesujące i świeże, nawet jeśli na dalszym etapie będziemy do nich wielokrotnie wracać. Mimo różnorodności ścieżek, jakimi możemy popchnąć fabułę, ogólny zarys pozostaje zawsze ten sam, co też może na dłuższą metę delikatnie nużyć. Często drastycznie za to zmieniają się relacje między postaciami, ich dialogi i zachowania, czasem nawet całe fragmenty rozgrywki. Co najważniejsze jednak, faktycznie mamy okazję zadecydować o życiu lub śmierci każdego z bohaterów, co staje się wyzwaniem samym w sobie. Rozgrywka składa się z trzech głównych segmentów, kombinacji prostych korytarzowych sekcji eksploracyjnych, w których kontrolujemy postać, wokół której aktualnie kręci się fabuła, scen akcji przeplecionych quick time eventami oraz decyzji, w których musimy dokonać jakiegoś wyboru. Oznacza to oczywiście, że Until Dawn nie jest survival horrorem, a bardziej interaktywnym filmem, na przebieg którego mamy wpływ. Nie jestem wielkim fanem QTE, czyli wciskania odpowiednich przycisków na czas, ale w przypadku gry tego typu ma to nawet jakiś sens. Taka zabawa w guziki to chyba najbliższe, co można zaoferować kontrolerem dla oddania atmosfery panicznego unikania gałęzi i przeskakiwania przeszkód w trakcie szaleńczej ucieczki przed niebezpieczeństwem. Tak jak w prawdziwym życiu możemy się o coś potknąć, tak i tu możemy po prostu nie zdążyć z odtworzeniem danej komendy. Until Dawn ma też bardzo trafne przeciwieństwo tego typu minigierek. Sekcje, w których chowamy się przed zagrożeniem i musimy wówczas trzymać nasz kontroler w bezruchu, by nie dać się zauważyć. Wszystko to przypomina bliźniaczą realizację takiego konceptu interaktywnego filmu innych gier na platformy Sony, Heavy Rain i Beyond Dwie Dusze, choć żadna z nich nawet nie zbliżyła się do różnorodności ścieżek fabularnych, jakie oferuje Until Dawn. Bardzo ciekawym pomysłem są porozrzucane po poziomach totemy, paranormalne figurki dające trwające ułamek sekundy wizję przyszłości.
W zależności od totemu może to być podpowiedź albo ostrzeżenie przed nadchodzącymi zdarzeniami. Jeśli uda nam się je odpowiednio zinterpretować, będziemy mogli wówczas doprowadzić do nich albo im zapobiec. Naprawdę nie chciałbym zdradzać więcej na temat samej rozgrywki Until Dawn, bo większość emocji płynie z własnego jej poznawania, dlatego też przemilczmy wszelkie jej niuanse. Sądzę, że nie robiłoby to wszystko tak sporego wrażenia, gdyby nie solidna oprawa graficzna, która gdyby nie tak zwana Dolina Niesamowitości, ocierałaby się momentami o fotorealizm. Pomieszczenia, w których przyjdzie nam grać, są wypełnione po brzegi maleńkimi detalami, a gęsta atmosfera grozy da się ciąć maczetą psychopaty. Wrażenie potęgują szczegółowe modele postaci i ich bogata mimika. Angielscy aktorzy głosowi naprawdę dali z siebie wszystko i nie trudno zapomnieć momentami, że nie ogląda się filmu. Niestety, fenomenalne wizualia mają swoją cenę w postaci boleśnie nierównej płynności. W wielu sytuacjach gra trzyma się w okolicach 30 klatek, ale potrafi również spaść bardzo wyraźnie poniżej tej wartości. Co dziwne, potrafi też bardzo wyraźnie tę granicę przeskoczyć do pułapu klatek 40. Widocznie psuje to ostateczny efekt, ale na szczęście z uwagi na formę gry nie wpływa bezpośrednio na rozgrywkę. Problemem jest też dla mnie polska ścieżka dźwiękowa. Rozumiem, że gry wideo trzeba tłumaczyć na polski, ale tak jak nie wyobrażam sobie iść do kina na horror z dubbingiem, tak i tu musiałem przełączyć grę na angielski. Nie pomaga fakt, że polscy aktorzy głosowi wciąż są przekonani, że dubbingując gry wideo robią audio dla kreskówki, a ich teatralne okrzyki połączone ze średnio zsynchronizowanymi twarzami postaci raczej bawią niż straszą. Moim zdaniem więc gra wypada najlepiej z angielską ścieżką językową. Miałem również wrażenie, że końcówka przygody, która przez zdecydowaną większość czasu trzymała w napięciu, zaczęła troszkę tracić parę. Nagle akcje przestają dominować strachy, a zaczyna się sporo leniwego eksplorowania, przez co zakończenie traci trochę moim zdaniem na sile. Mimo wszystko Until Dawn było dla mnie nie lada zaskoczeniem, gdyż nie spodziewałem się nawet przez chwilę, że będzie to gra aż tak interesująca. Postaci przedstawione zostały w tak przystępny sposób, że mimo gąszczu protagonistów każdy w jakiś sposób się wyróżnia. Cała otoczka również umyślnie skonstruowana jest w sposób imitujący typowe leśne horrory, a mimo to utrzymuje zaskakująco dobry balans między tak zwanym kampem, a powagą sytuacji, w jakiej znaleźli się protagoniści. Dużą rolę buduje tu sprytnie skonstruowany scenariusz, który szczególnie w pierwszej połowie gry przykuwa do ekranu. Jest to propozycja skierowana głównie do fanów filmów grozy, ale elementy thrilleru psychologicznego mogą zainteresować również graczy postronnych, czego dowodem jest fakt, że podczas ogrywania gry do recenzji wokół telewizora zebrała się grupka obserwatorów zaciekawionych perypetiami wirtualnych ofiar. Czy Until Dawn to dobry horror? Jeden rabin powie tak, inny powie nie, bo każdego bawią i straszą inne rzeczy. Na pewno jest to jednak miła odmiana od typowych survivali, gdzie wszystko toczy się według jednego utartego schematu. Dla mnie było to na pewno bardzo miłe zaskoczenie.